Państwu, spłynęły kolejne pytania do nas. Pierwsze pytanie, czy są jakieś naturalne sposoby w leczeniu zapalenia trzustki? Zapalenie trzustki, zwłaszcza w fazie ostrej, wymaga leczenia szpitalnego i to jest leczenie bardzo intensywne, to jest bardzo ciężka choroba i wtedy naturalne sposoby nie są stosowane. Medycyna powinna być komplementarna, czyli łączyć naturalne sposoby i sposoby medycyny akademickiej, konwencjonalnej. I tutaj taka sytuacja zachodzi, że przy ostrym stanie tylko i wyłącznie leczenie szpitalne, lekarz, leki specjalne podawane. Gdy stan się poprawi, można oczywiście zastosować naturalne leczenie. Jakie? Przede wszystkim należy stosować olej z czarnuszki siewnej. My używamy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki taki preparat, który ma olej z czarnuszki siewnej, standaryzowany na zawartość oleków czynnych, ma wysoką jakość. Dlatego, że czarnuszka jako jedyny mi znany surowiec zielarski ma udokumentowane działanie terapeutyczne w przypadku zapalenia trzustki. Druga taka sytuacja, o której trzeba pamiętać w przypadku trzustki, że po ostrym zapaleniu albo po kilku incydentach zapalenia trzustki, trzustka ulega uszkodzeniu i pojawia się coś, co się nazywa w języku fachowym zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki. Po prostu taka trzustka wtedy nie produkuje enzymów trawiennych w odpowiedniej ilości. Pacjenci spożywający produkty ciężkostrawne mają wzdęcia, bóle brzucha, czasami zaparcia, biegunki i wtedy należy stosować inne leczenie. Wtedy trzeba stosować produkty poprawiające trawienie. Na przykład korzeń mniszka, czy ziele mniszka, na przykład ostropes plamisty, karczoch. Produkty typowe, takie, które poprawiają trawienie, zwiększają wydzielanie enzymów trawiennych. Takie leczenie jest wtedy uzasadnione. Więc pacjenci, którzy mają uszkodzoną trzustkę w wyniku incydentów zapalnych, powinny stosować właśnie ten sposób podawania. Jak już mówimy o tej czarnuszce, wracajmy do tej pierwszej części mojej wypowiedzi, spłynęły też pytania, czy można stosować zmielone nośności czarnuszki. Oczywiście można, ale trzeba to zmielenie zrobić tuż przed spożyciem, dlatego że najważniejszym elementem jest olejek z czarnuszki, olejek eteryczny. Dlatego ja używam preparatu w kapsułkach, żeby ten olejek nie uciekł, nie odparował. I tutaj w tym przypadku nie wolno przechowywać tej czarnuszki zmielonej, tylko zjeść od razu. Druga sprawa, alergen u mojego pięciolatka sprawdza się w czasie długich katarów. Jak się powinno go stosować doraźnie, czy też cały czas? Więc ja sam mam katar sienny i ja mam duże doświadczenie osobiste w leczeniu preparatami z czarnuszki. Proszę Państwa, to jest tak. Można stosować przewlekle w przypadku, gdy się ma katar alergiczny, ale gdy jest zaostrzenie, na przykład jest wysyp, tak wybuch tych pyłków na przełomie maja i czerwca, wtedy można stosować bardzo duże dawki. Z moich doświadczeń wynika, że stosowanie oleju z czarnuszki jest w stanie zlikwidować objawy kataru siennego już po dosłownie 15 minutach, bo sam tego osobiście doświadczyłem i też widziałem to u swoich pacjentów. Zatem przewlekle można i jeżeli jest katar sienny, katar alergiczny przewlekły można jak najbardziej. Natomiast można znacznie zwiększyć dawkę w przypadku, gdy pojawią się objawy znacznie nasilone. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, wspomagającego organizm w walce z alergiami.